O Jezu, jakie trudne pytanie. Czemu to robicie z rana? Stopy procentowe zostały po raz piąty z rzędu podniesione. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 2,75%. Oznacza to wzrost kosztów kredytów hipotecznych. W skali roku będzie to około 7 tysięcy złotych. Dlatego zapytaliśmy mieszkańców Jaworzna, czy odczuli już ten wzrost. Odczułem. A, nie. Chodzi o te banki, nie? Tak. Nie. Ja się tym nie zajmuję. Powiem szczerze, że tak. Na razie się jeszcze nad tym nie zastanawiałem, bo to jest ostatnie momenty, nie? Także nie wiem, na razie jeszcze nie odczułem. Ojej. Wie pan co? Pewnie tak. Wie pan co, no, kredytów nie mamy, ale tak, wszędzie to widać, że są podwyżki wszędzie, więc jakby nie patrząc, to się wszystko odczuwa. Nie mam kredytu. Odczuwam. No na pewno. Nie odczułem. Na razie nie odczułam aż tak bardzo. Jedni odczuli, inni nie. Ale czym właściwie jest ta magiczna stopa procentowa? Akurat dla mnie stopa procentowa polega na tym, że płacę wyższą ratę kredytu, czyli że to jest oczywista. Co prawda niewiele, bo niewiele mi zostało, ale niestety współczuję tym, którzy mają pełny kredyt. Znaczy się, stopy procentowe to jest prawdopodobnie odsetki, jakie banki biorą od kredytów, które nam udzielają. O Jezu, jakie trudne pytanie. Czemu to robicie z rana? Akurat pytamy ludzi. A ja jestem w pracy i się bardzo spieszę. Rozumiem. Tak, ale tak, pani, czy może być stopa procentowa? Wie pan co? Coś z bankiem, coś... No pewnie tak, nie chcę mi się... Z kredytami? No pewnie. Dobra. Wie pan co, dla mnie to powinno w ogóle być jakieś unormowane, nie to, że oni co chwilę coś tam podnoszą, albo tak, bo ludzie biorą kredyty, mniej więcej wiedzą, a to jest taka podwyżka dla niektórych... No właśnie, co to jest ta stopa, tak? Taka podwyżka dla mnie to jest trochę... Powiem panu chore, bo to powinno być, że jeżeli ktoś brał kredyt w jakimś tam stopniu, to powinien tego w takim płacić, a nie, że nagle mu podnoszą raty i tak dalej. Przecież nie na każdego później będzie stać. No to jest po prostu, jeżeli inflacja rośnie, nie to stopy procentowe, żeby zbić inflację, to się podwyższa stopy procentowe. No właśnie, ale właśnie czym one są? Tak dokładnie, tak? Tak no, na chłopski rozum. Wzrasta po prostu kredyt, jeżeli pan bierze kredyt, to musi pan więcej po prostu z potem oddać. To znaczy, powiem szczerze, że to jest wzrost cen w sklepach, ogólnie wzrost u wszystkich usług. Wszystko drożeje, jest masakra. Naprawdę w sklepach jest bardzo drogo. Nie byłam w tym wgłębiona i nie wiem. Stopy procentowe, no to oczywiście się kojarzą z bankiem, tak? No, jeżeli mam jakieś kredyty, no ja tam akurat, no każdy z nas jakieś kredyty dzisiaj ma, no ale tak na ratach to ja tego tak jeszcze nie odczułam. Czyli jeżeli są jakieś kredyty, to te stopy sprawiają, że płacimy więcej. Nie? Super. Więcej. Część mieszkańców Jaworzna odczuła wzrost, a część nie. Niektórzy nawet potrafią wyjaśnić, czym jest owa stopa procentowa. Inni mylą ją z inflacją. Grunt jednak, że mieszkańcy mają świadomość, że coś takiego w ogóle istnieje.